Przeczytamy z Marka 15, od 39 wersetu do końca rozdziału. A widząc to, setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa i Salome, które gdy był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity człowiek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł, i przywołał setnika i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale. I przytoczył kamień przed wejściem do grobu. Ale Maria i Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. In dem Lied, was wir gesungen haben, haben wir einen klaren Weg gesungen. A więc w tej pieśni, którą mogliśmy śpiewać przed chwilą, mogliśmy opisywać tą jasną drogę. Der Weg mit dem Herrn Jesus Christus. Tą klarowną drogę z Panem Jezusem Chrystusem. Hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sehen wir Personen, die den Herrn ehren. A w tym fragmencie widzimy, który teraz przeczytaliśmy, widzimy osoby, które Pana Jezusa czczą und die den Herrn lieben. I które go miłują. Das macht deutlich, dass sie den Weg innerlich mit ihm gingen. I to wyraża też, widzimy to przedstawione w tym też, że one dokładnie tą drogę szły z Panem. Es ist ein göttlicher Bericht über Personen. To jest Boży, jakby Boża opowieść. Und somit absolut zuverlässig. To jest Boży opis o tych osobach i z tego też względu jest całkowicie wiarygodny. Wir sagen ja schon mal, wir sollten das machen. My mówimy, że na przykład coś potrzebujemy uczynić. Sind überzeugt, unser Verhalten zu ändern. I jesteśmy też przekonani o tym, że musimy zmienić nasze postępowanie. Aber manchmal bleibt es dabei. Ale czasami pozostaje tylko przy postanowieniach. Aber hier sehen wir einen Tatsachenbericht. Ale tu widzimy tak ten opis tego, co się wykonało, tych faktów. Der, so hoffe ich, zu unseren Herzen redet und uns Mut gibt, den Herrn zu ehren und ihn zu lieben. I mam nadzieję też i ufam temu, że to też da nam odwagę i tą zachętę do tego, aby Pana Jezusa miłować i uwielbiać czy czcić. Was war vorher passiert? Co się wcześniej wydarzyło? Die Menschen waren zu einem Schauspiel zusammengekommen. Ludzie przyszli do tego na to widowisko. So weit können wir als Menschen absinken, nicht? Na to widowisko krzyżowania i tak głęboko możemy upaść, czyż nie? Da werden drei Männer gekreuzigt. Tam trzech ludzi zostało ukrzyżowanych. Und wir Menschen gehen dahin, um an einem Schauspiel teilzunehmen. A my idziemy na to miejsce, aby brać udział w widowisku. Macht deutlich, wie schlecht das menschliche Herz ist. I to wyraża dokładnie, jak złe i dobitnie, jak złe w serce jest człowieka. Es war ja noch viel schlimmer. To było jeszcze gorzej. Der völlig unschuldige wurde gekreuzigt. Ten całkowicie niewinny został ukrzyżowany. Der sich aufgeopfert hat in seinem Dienst zum Wohle der Menschen. Gdyż on, ten, który się całkowicie jakby ofiarował w służbie ku dobru człowieka, ludzkości. Es wurde der gekreuzigt, den Gott als seinen Sohn bestätigt hatte. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe. Ten został ukrzyżowany, którego Bóg jakby potwierdził słowami: ten jest mój syn umiłowany, którym ja mam upodobanie.
Es war derjenige, der Gott ohne Unterbrechung gedient hatte. To jest ten jeden, który został ukrzyżowany, który bez ustanku służył Bogu. Der Jesus hatte geschrien. Bóg, Pan Jezus krzyczał, czy zawołał. Wird in Vers 37 berichtet. I o tym jest powiedziane w wersecie 37. Und dann verschied er. Zawołał i wtedy też oddał ducha, czy o, ja, ma, Lesen mal die Stelle aus Lukas dazu. Chcielibyśmy przeczytać jeszcze miejsce z Łukasza do tego. Lukas 22. Łukasza 23. Vers 45. Die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. A 45 i 46 werset. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus zawołał wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Nicht ein Wort des Hasses. To nie były słowa nienawiści, sondern völliger Ergebenheit. Ale całkowitego oddania Bogu. Völliger innerer Übereinstimmung mit Gott im Vater. Pełnego jakby zgody z tym Bogiem Ojcem. Z myślami Boga Ojca. Und der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten. A zasłona świątyni rozerwała się od góry do dołu. Gott hat gezeigt, ich, derjenige, der allein von oben nach unten den Vorhang des Tempels zerreißen konnte, bin tätig geworden. Gott zeigt. Gott hatte den Vorhang zerrissen. A więc Bóg też pokazał, rozdzierając tę świątynię, że On jest czynny. Rozdzierając tą zasłonę, że On jest czynny. Kein Mensch hätte das gewagt in Israel. Żaden człowiek nie mógłby się ważyć nawet tego uczynić w Izraelu. Und zusätzlich wurde deutlich, dass der Vorhang ja von oben nach unten zerrissen wurde. A jeszcze dodatkowo dobitnie to pokazuje, że ta zasłona została rozdarta z góry do dołu. Gott dokumentierte damit, ich will nicht Gericht üben, sondern will mein ganzes Herz euch kundtun. A więc Bóg dokumentuje w ten sposób, że On nie chce już tego sądu wypełniać, a wręcz ja chcę... Gott wollte sein ganzes Herz offenbaren. A i chciał swoje serce, całe swoje serce objawić. Man kann sich vorstellen, die Priester, die das gesehen haben, wir müssen erschrocken gewesen sein. Można sobie wyobrazić, że ci kapłani, którzy to widzieli, byli w szoku. Aber nur der Glaube schaut und betet an. Ale tylko ta wiara widzi i uwielbia. Als wiedergeborene Menschen verstehen wir das. Jako nowonarodzeni ludzie możemy to zrozumieć. Wenn auch letzten Endes ein Geheimnis über Golgatha liegt und bleiben wird. Es bleibt ein Geheimnis, das Golgatha. A ten, to tajemnica na Golgocie, ona pozostaje. Bin überzeugt. Dass auch wenn wir den Herrlichkeitsleib haben und mehr Kapazität haben vom Denken und Empfinden. I ona pozostanie, ale my możemy sobie pomyśleć, że jak będziemy w tych uwielbionych ciałach naszych, będziemy mieli też to większą pojemność tych rozumowania i zrozumienia tego pojmowania. Auch dann werden wir noch nicht letzten Endes alles verstehen. I do tego momentu i również i w tym momencie nie będziemy ostatecznie wszystkiego jeszcze rozumieć. Gdyż ona, ta Golgota, będzie nas prowadziła do wiecznego uwielbienia dla Pana. Jetzt kommen wir zu dem Hauptmann. I teraz przejdźmy do tego setnika. Hauptmann ist ja ein Soldat. Ten setnik jest żołnierzem. Soldaten sind vom Charakter an für sich keine zimperlichen Menschen. I żołnierze nie są tacy ciaćkający się, nie są ludźmi, którzy się ciaćkają czy bawią się z innymi. Bin überzeugt, er gehörte zum römischen Heer.
I jestem przekonany, że on należał do tego wojska rzymskiego. Und lesen auf Lukas 3. I przeczytajmy z Łukasza 3 rozdziału. Vers 14. 14 werset. Pytali też go żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz przestawajcie na swoim żołdzie. An für sich steht das Römische Reich für Ordnung. Samo w sobie rzymskie cesarstwo stało jakby jako porządek, jako obraz porządku. Aber wir sehen hier, wie auch bei den Soldaten ein Verfall war. Ale tutaj widzimy, jak i również pośród żołnierzy było widać ten zepsucie. Da war es üblich, dass man andere misshandelte. To było znane i częste, że ktoś, żołnierze czy ludzie innych poniewierali. Sogar, dass man andere erpresste. Że innych się, na innych się wymuszało. Dass man mit seinem Sold nicht zufrieden war. Że nie byli zadowoleni ze swojego żołdu. Und diese Soldaten haben den Herrn umgeben. I ci żołnierze, oni otoczyli Pana. Und dieser Hauptmann, das war ein Soldat, der schon länger sicherlich Soldat war. I ten setnik był żołnierzem, który już bez wątpienia był długo już tym żołnierzem. Sich bewährt hatte. Więc on oglądał to. War sicherlich auch ein tüchtiger Mann. Okazał się tym, bez dwóch zdań, okazał się tym er war sicherlich derjenige, dzielnym człowiekiem. Der das Kommando da führte über die Hinrichtung. A więc dłużej był w tej wojsku, więc przez to, że tak długo był, to bez dwóch zdań okazał się tym dobrym, dzielnym żołnierzem. Wahrscheinlich. I on był też tym, który prowadził też, miał taką, rządził tymi żołnierzami. Wahrscheinlich waren ihm drei Soldaten zugeordnet. Być może było teraz w tym momencie tych trzech żołnierzy do niego przydzielonych. Denn die Kleider wurden ja hinter dementsprechend verteilt. Gdyż one były później, te ubrania, które były rozdzielane, pomiędzy nich rozdzielone. Und dieser Mann beobachtet den Herrn Jesus, den sterbenden Herrn. I ten człowiek oglądał tego Pana Jezusa, tego umierającego. Pilatus hatte den Auftrag bekommen, Jesus Christus zu kreuzigen. Und das führte er aus. Piłat wydał rozkaz, aby też tego człowieka ukrzyżować, i on też to zadanie wykonywał. Und jetzt hörte die Stimme. I teraz słyszę głos. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Mówiący: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Kein Fluch. Żadne przekleństwo. Kein Gericht. Żaden sąd. Sondern Ergebenheit in dem Willen des Vaters. Ale powierzenie się woli Ojca. Übereinstimmung. W pełni zgodności. Tiefer Friede. Pełna, głęboki pokój. Dieser Hauptmann hat sicherlich viele Menschen schon sterben sehen. Ten setnik bez wątpienia widział wielu ludzi już umierających. Aber das hat er nicht erlebt. Ale tego jeszcze nie przeżył. Wahrscheinlich war ihm das erste Wort des Herrn auch noch im Kopf. I być może jeszcze te pierwsze słowa Pana, które słyszał, zostały mu jeszcze w głowie. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Który powiedział: Ojcze, wybacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią. Der Herr schreit. Pan zawołał. Also diesen letzten Ausspruch hat mit großer Kraftfülle getan. Zawołał donośnym głosem. To jego ostatnie zawołanie było bardzo mocne. Und dann verschied er. I wtedy oddał ducha. Plötzlich. Odszedł. Tak bardzo szybko. Niespodziewanie. Und dieser Schrei und sofort der Tod hinterher überzeugt diesen Mann. I ten krzyk i później ta natychmiastowa śmierć jakby przekonały tego człowieka. Er sagt: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Który mówi ten setnik: naprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Markus hatte ja den Auftrag, den Jesus als den Knecht vorzustellen. A więc Marek miał to zadanie Pana Jezusa jako tego sługę przedstawić. Die anderen Evangelisten hatten andere Themen.
Inni ewangeliści mieli inne jakby myśli przewodnie Ewangelii wyrażać. Das heißt, sie mussten den Herrn Jesus unter einem anderen Blickwinkel betrachten. A więc oni musieli Pana Jezusa z innego perspektywy czy z innego kąta oglądać. Aber es war immer nur der Schwerpunkt. Ale to był tylko ta, ten środek ciężkości czy ten, ta myśl przewodnia. Wenn Markus den Auftrag hatte, den Jesus als Knecht Gottes vorzustellen, dann siehst du auch immer wieder, dass er gleichzeitig deutlich macht, er ist nicht anders als der ewige Sohn Gottes. A więc jeżeli on miał tego sługę przedstawić, kannst du das teilen. Dann zeigt er auch immer wieder, dass er gleichzeitig Sohn Gottes ist. Więc jeżeli Marek przedstawiał Pana Jezusa jako tego sługę, to i również w tym przedstawieniu nie zapominał o tym, że Pan był też wiecznym Synem Bożym. Der Hauptmann hat gesehen, dieser ist ein Mensch. I ten setnik widział, że ten jest człowiekiem. Der hat ganz menschliche Züge. Gdyż on ma wszystkie te cechy ludzkie, całkowicie ludzkie. Und doch ist dieser Mensch völlig anders. Ale pomimo tego ten człowiek jest całkowicie inny. Hatte viele Menschen sterben sehen. On widział już wielu ludzi, którzy umierali. Aber er kommt zu der Schlussfolgerung, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Ale przychodzi do tego wniosku, dochodzi do tego wniosku, że ten człowiek był Synem Bożym. Warum ist er jetzt verurteilt worden? Dlaczego Pan Jezus został osądzony? Die Menschen haben gesagt, er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Oni powiedzieli, że ludzie powiedzieli, że Pan on się sam uczynił Synem Bożym. Das wusste sicherlich dieser Hauptmann auch. I bez wątpienia to oskarżenie znał też ten setnik. Es gab ja noch diese Diskussion bezüglich der Anklageschrift, die über dem Kreuz jeszcze była ta dyskusja befestigt werden sollte. Dyskusja nad tym, co ma być napisane nad jego krzyżem. Und jetzt stellt dieser Soldat sich hin und sagt: Warf dich, dieser Mensch war Gottes Sohn. I ten żołnierz staje i mówi: Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Er unterstreicht die Richtigkeit der Aussage, indem er sogar das Wort wahrhaftig vorher noch setzt. I on jeszcze podkreśla to wagę tego swojego wyrażenia, mówiąc przed tym słowem, przed tym zdaniem zaprawdę. Gott ist die höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Gdyż Bóg jest tym najwyższym autorytetem, jaki gdziekolwiek jest. Und wenn wir ihn als Gott ehren, i kiedy my go jako Boga czcimy, dann müssen wir daran denken, dass er der höchste ist. I to musimy o tym wiedzieć, że on jest tym najwyższym. Dieser Heide hat das bekannt. I ten człowiek z narodów, ten poganin, to mógł wyrazić. Und wir fragen uns, ehren wir auch den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes? Czy my zapytajmy siebie sami, czy my czcimy Boga jako Gott? Als den Sohn Gottes. Czy czcimy też Boga jako też tego Syna Bożego? Wir schätzen ihn natürlich als den Retter. My go przecież szanujemy i wartościujemy jako Syna, jako tego Zbawiciela, Ratownika. Als den Heiland. Jako właśnie Ratownika, Zbawiciela. Aber wir sollen auch uns bewusst sein, dass es die höchste Persönlichkeit im ganzen Universum ist. Ale również miejmy to i niech nam to będzie wyryte w głowie, że on jest tą najwyższą osobą, która jest nam w całym wszechświecie. Weit über das Universum erhaben. Gdyż jeszcze bardziej godniejszy niż całe uniwersum, czyli wszechświat. Salomo sagt einmal in seinem Eingangsgebet, als der Tempel eingeweiht wurde. Salomon kiedyś powiedział w tej modlitwie, której oni przyoświęcali świątynię. Der Himmel könnte ich nicht fassen, wie viel weniger das Haus, was ich gebaut habe. Że niebiosa niebios nie mogą ciebie objąć, a jak o ileż mniej możecie ten dom, który zbudowałem. Dieser römische Hauptmann ehrt den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes. I ten rzymski setnik czci Pana Jezusa jako tego Syna Bożego. Menschen sollen den Herrn ehren als Sohn Gottes. I ludzie powinni czcić Boga jako tego Pana Jezusa jako Syna Bożego. Wie viel mehr wir als Glaubende. A o ileż więcej my, którzy jesteśmy wierzącymi. Wir kommen zu Vers 40, da wird von Frauen gesprochen. Przejdźmy do wersetu 40, gdzie jest mowa o niewiastach. Es ist allgemein so, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg die Frauen unterdrückt werden.
To było tak, że przez wieki kobiety były prześladowane albo uciskane. Erst die christliche Epoche hat eine gewisse Entspannung diesbezüglich gegeben. I dopiero ta epoka chrześcijaństwa wprowadziła pewnego rodzaju ulżenie tego temu stanowi. Und hier zeigt uns der Geist Gottes, welch ein schönes Verhalten Frauen hatten. A tutaj Duch Boży nam pokazuje, jak bardzo piękne zachowanie, jak bardzo pięknie zachowały się te kobiety. Es gibt eine gewisse Rangordnung, die Gott zum Segen der Schöpfung hinterlegt hat. Jest pewnego rodzaju porządek stworzenia, który Bóg w stworzeniu ustanowił. 1. Korinther 11 macht das deutlich. 1. Koryntian 11 rozdział nam to przedstawia wyraźnie. Gott, Christus, Mann, Frau. Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. Ich sag das nur noch einmal. Ja to jeszcze raz powtórzę. Weil die Dinge heute auf den Kopf gestellt werden. Gdyż te rzeczy są dzisiaj postawione na głowie. Aber wenn Gott uns etwas gibt, dann ist es immer zum Segen der Menschheit. Ale jeżeli Bóg nam coś daje, to jest zawsze ku błogosławieństwu ludzi. Ganz besonders zum Segen der Glaubenden. I w szczególności ku błogosławieństwu wierzących. Mann und Frau haben also einen unterschiedlichen Rang. A więc mężczyzna i kobieta mają różne stanowiska, aber keine unterschiedliche Wertigkeit. Ale nie mają różnej wartości. Das müssen wir festhalten. To musimy zapamiętać. Frauen können geistiger sein als Männer. Gdyż kobiety mogą być bardziej duchowe niż mężczyźni. Können mit mehr Hingabe Jesus Christus folgen. Mogą z większym poświęceniem służyć i kroczyć za Panem. Und das sehen wir hier in der Kreuzungsszene. I tutaj widzimy to wyraźnie w tym scenie ukrzyżowania. Jest beschämend für uns Männer. Czyż nie jest to zawstydzające dla nas mężczyzn? Aber motivierend zugleich. Ale również i motywujące. Die Frauen sahen von weitem zu. Gdyż im te niewiasty przyglądały się z daleka. Die Männer waren ja alle weggelaufen, nicht? A mężczyźni, czyż oni nie uciekli? Wären wir wahrscheinlich auch. My również byśmy prawdopodobnie uciekli. Die konnten ja genauso denken wie wir. Gdyż oni tak samo mogli myśleć jak my dzisiaj. Wenn Jesus Christus gekreuzigt wird, kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany, dann war doch klar, die Jünger waren die nächsten und die Frauen, die ihm anhingen, waren auch dran. To było jasne, że następni w kolejce będą mężczyźni, którzy z nim chodzili, a później i kobiety, które do nich należały. Aber diese Frauen standen am Kreuz. Ale nie, te kobiety stały pod krzyżem. Stehen wir auch am Kreuz? Czy my stoimy przy krzyżu? Ist das Kreuz noch Thema für uns? Czy krzyż jest jeszcze tematem dla nas ważnym? Ein Bruder hat sich mal zur Aufgabe gemacht, dass er immer wieder, wenn er betet, nach Möglichkeit auch an das Kreuz denkt. Pewien brat takie zadanie sobie postawił, że kiedy będzie zawsze modlił się, to będzie starał się według możliwości też myśleć o krzyżu. Da, wo die Liebe Gottes sich völlig offenbart hat. Tam, gdzie ta miłość Boża w pełni się objawiła. Aber auch der abgrundtiefe Hass des Menschen deutlich wurde. Ale również i głęboki upadek ludzkości został wyraźnie pokazany. Sie sahen zu. Oni przyglądali się. Konzentrieren auf das, was am Kreuz passierte. Skoncentrowani na tym, co się działo na krzyżu. Dazu brauchen wir innere und äußere Ruhe. Do tego potrzebujemy wewnętrznej i zewnętrznego spokoju. Brauchen wir Energie. Potrzebujemy energii. Da müssen wir hellwach sein. Musimy być w pełni skoncentrowani, trzeźwi. Wenn wir sonntags morgens hierher kommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Kiedy my w niedzielę przychodzimy tutaj, aby ogłaszać śmierć Pańską. Sollten wir vorher gesammelt haben. Sollten wir vorher gesammelt haben. Powinniśmy się zebrać w sobie. Sollten wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt haben. Powinniśmy się zajmować Panem Jezusem. Dass wir mit gefüllten Körben kommen. Abyśmy mogli też przyjść z tymi pełnymi koszami. Dass wir unser persönliches Bibelstudium Neuherrlichkeit betrachtet haben. Abyśmy mogli też to nasze osobiste rozważanie Słowa Bożego w pełni mieć, jakby rozważać je. Das Verhalten der Frau macht deutlich, wie ihr Herzenszustand war. To zachowanie kobiet było, jakby pokazuje wyraźnie, jaki był ich stan serc. To jest genauso.
Dzisiaj jest również tak samo. Unser Verhalten macht deutlich, wie unser Herzenszustand ist. Nasze zachowanie wyraża to, jaki jest stan naszych serc. Und das ist motivierend hier für dein und mein Herz doch. Czyż nie jest to motywujące dla mojego i twojego serca? Sie achte nicht auf die Gefahr, die von den Soldaten ausgeht. One nie zwracają uwagi na to niebezpieczeństwo, które mogło być ze strony tych żołnierzy. Sie achten auch nicht auf die Menschen, die zu einem Schauspiel zusammengekommen waren. One nie zwracają uwagi na tych mężczyzn, tych ludzi, którzy przyszli, aby przyglądać się temu widowisku. Für sie ist Jesus Christus am Kreuz das Thema des Herzens. Ale dla nich tematem ich serca, co ich zajmowało, był Jezus Chrystus, który umierał na tym krzyżu. Maria Magdalena wird genannt. Maria Magdalena jest wymieniona. Maria Magdalena kennen wir alle. Maria Magdalena znamy wszyscy. Lukas 8 wird sie genannt. Ona jest wymieniona w Łukasza 8 rozdziale. Es war die Frau, die von 7 Dämonen besessen war. To była ta kobieta, która była opętana przez 7 demonów. Total im satanischen Geist ausgesetzt. Ona była całkowicie poddana temu duchowi szatana. Die Frau ist am Kreuz. I ona teraz jest przed krzyżem. Am Kreuz stehen nicht solche mit besonders guter Vergangenheit. Pod krzyżem nie stoją ci, którzy mają szczególnie dobrą przeszłość. Sind Personen, die eine Beziehung zu dem Jesus haben und in dieser Beziehung leben. To są osoby, które mają tą społeczność z Panem i z tym w tej społeczności też żyją. Müssen wir nicht sagen, der hat vollkommen recht, wenn er gesagt hat, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Czyż nie możemy temu przyznać racji, co gdy Pan powiedział, temu, któremu jest mało wybaczone, miłuje niewiele, temu, któremu jest wiele przebaczone, ten miłuje mocno. Das sagt der Jesus in Verbindung mit der großen Sünderin. I to mówi Pan Jezus w tej sytuacji, przy tej wielkiej grzesznicy. Diese Frau konnte ganz klar berichten von einer Vergangenheit und von einer Veränderung in ihrem Leben. Ta kobieta mogła zdać sprawozdanie o swojej przeszłości i o tej przemianie, którą przeżyła. Die hat natürlich auch erlebt, wie die Wolken sich immer mehr über dem Herrn Jesus Christus zusammenzogen. I ona mogła też to o tym powiedzieć, że jak te chmury nad Panem Jezusem coraz bardziej się zacieśniały i ciemniały. Der Hass ihm gegenüber wurde immer größer. Jak ta nienawiść wobec niego coraz większa była. Aber wir sehen sie jetzt unterm Kreuz. Ale teraz widzimy ją pod krzyżem, przy krzyżu. Dann wird Maria genannt. I teraz dalej jest Maria wymieniona. Die Mutter von Jakobus, dem Kleinen und von Josef. I to była matka Jakuba Mniejszego i Jozesa. Und dann wird als drittes Salome genannt. I jako trzecia niewiasta jest Salome wymieniona. Die ihm, als er in Galiläa war, nachfolgte. Które gdy był w Galilei, chodziły za nim. Nachfolger, ein ganz großes Thema in der Heiligen Schrift. Chodzić za nim, czyli bycie naśladowcą jego, to jest w Piśmie wielki temat. In Judea sah man herab auf die Menschen aus Galiläa. In Judea sah man herab auf die Menschen aus Galiläa, die waren nicht angesehen. A więc w Judei patrzono z góry na ludzi, którzy byli z Galilei. Oni nie byli w ogóle oni byli poniżani. Und doch? Nie byli poważani. Kraina pogan jest napisana. Und doch waren sie mitgegangen nach Judea. A pomimo tego one szły na Galilea. One szły za nim do Galilei. Wie sieht's mit unserer Nachfolge aus? Jak też które przyszły z nim do Jerozolimy. I jak też to, jak funkcjonuje to z naszym chodzeniem za Panem? Da geht der Jesus. Tam jest Pan Jezus. Da gehen hinter ihm gewisse Personen her. I Pan idzie, a za nim idą pewne osoby. Konnte jeder sehen. Każdy z nich mógł widzieć. Kann auch heute jeder sehen, dass wir hinter dem Herrn Jesus hergehen. I każdy może też widzieć, że my chcemy kroczyć za Panem. Damals war Widerstand dem Herrn Jesus gegenüber an der Tagesordnung, ist heute auch. I w porządku dziennym było to, że wcześniej był ten sprzeciw wobec Pana Jezusa w tamtych czasach,
jak i również i dzisiaj możemy ten sprzeciw widzieć. Der Jesus fiel auf. Innerlich und äußerlich war er völlig anders. Pan Jezus rzucał się w oczy, zewnętrzny i wewnętrzny, gdyż on był całkowicie inny. Fallen wir auch auf durch unser Verhalten? Czy my rzucamy się w oczy przez nasze zachowanie? Wird erkennbar, dass wir hinter ihm hergehen? Czy my jesteśmy rozpoznawani jako ci, którzy idą za nim? Der Heilige Geist gibt das hier als ein sehr schönes Zeugnis von diesen Frauen ab. I Duch Święty mówi o tym tutaj jako piękne świadectwo o tych kobietach. Man kann ja auch vor dem Herrn herlaufen. Nie można biec przed Panem Jezusem. Taten diese Person nicht. Kann man vor dem Herrn laufen. Und das es gibt auch Personen, die vor dem Herrn laufen. Vor. Ja. A więc są też osoby, które biegną przed Panem zamiast iść za nim, ale te kobiety tego nie czyniły. Es ist dieser Weg, den wir besungen haben, nicht? I to jest ta droga, o której dzisiaj mogliśmy śpiewać. Der Jesus ist dann vor den Herzen der Personen und sie folgen ihm. On jest, Pan Jezus jest przykładem dla tych osób, które go miłują i one idą za nim. Die zweite Tätigkeit ist hier, sie haben ihm gedient. Ta druga czynność, którą one teraz robią, to one posługiwały mu. Wollen wir noch dienen? Czy my chcemy jeszcze służyć? Das Gegenteil von dienen ist ja herrschen. Przeciwieństwem do posługiwania jest rządzenie. In Korinth haben sich gegenseitig aufgeregt. I Koryntianie się jeden przez drugiego denerwowali czy wynosili. Der eine hat gesagt, ich bin es Paulus, der andere hat gesagt, ich bin es Apollos. I kłócili się, ja jestem, mówi jeden, jestem Pawłowy, a drugi mówi, ja jestem Apollosowy. Dann haben sich gegenseitig noch mit irdischen Dingen vorzugt. I oni się zajmowali tymi ziemskimi rzeczami i to ich zajmowało. Hat mit denen absolut nichts zu tun. Ale taka postawa nie ma z posługiwaniem nic do czynienia. Diese Personen dienten tatsächlich. A te osoby, które tu widzimy, one tak naprawdę służyły Panu. Sie fragten immer, Herr, was soll ich tun? One pytały, Panie, co mam uczynić? Was macht dir Freude? Co uczyni ci radość? Sie haben nicht gefragt, was nur erlaubt? Nie pytały, a co można zrobić? Wie groß ist der Verhandlungsspielraum? Nie pytały, jak daleko jeszcze mogę pójść w swoim postępowaniu? Jakie mamy tutaj granice jeszcze w naszym, co można mi jeszcze uczynić? Die waren ganz nah bei ihm. Nie, one były bardzo blisko Niego. Und haben gehört und gelernt und empfunden, was ihn erfreut. One słyszały, uczyły się i odczuwały to, co jemu się podobało. Und mit Menschen, die dienen, kann es gar keine Schwierigkeit geben. A z osobami, które kann es gar keine Schwierigkeiten geben. Więc z osobami, które są postawy służebnej i służą, nie może być problemów. Sie folgen dem vollkommenen Diener. Gdyż one kroczyły za tym i naśladowały tego doskonałego sługę. Jetzt wird noch von anderen Frauen gesprochen. I dalej jest też mowa o innych kobietach. Wer waren denn die anderen Frauen? Jakie były te inne kobiety? Die Schrift schweigt darüber. Kim one były? Pismo o tym milczy. Es gibt im Volke Gottes Personen, die hin und wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit treten. W Słowie Bożym są osoby, które są jakby oświetlane tymi światłami. Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit treten. One wchodzą jakby na scenę publiczną w Słowie Bożym. Und andere sind es nicht. A niektóre nie są objawiane. Das hat mit der Wertigkeit überhaupt nichts zu tun. I to nie ma żadnego powiązania z wartościowaniem tych osób. Ob wir nun im Rampenlicht der Öffentlichkeit mal stehen oder auch nicht. Czy my stoimy na podium przez jakiś czas w publicznym podium, czy też nie? Auch diese Frauen waren zur Ehre des Herrn. Nie ma znaczenia, ale te kobiety były użyteczne ku czci Panu. Sie gingen mit ihm nach Jerusalem hinauf. I one poszły wraz z nim do Jerozolimy. Wenn wir heute morgen das Brot gebrochen haben, jak my dzisiaj łamaliśmy ten chleb, dann ist es ein Ausdruck dessen, nach 1. Korinther 11, dass wir an seinen Tod denken.
To jest wyraz tego, zgodnie z 1 Koryntian 11, że my o jego śmierć wspominamy. Das wollte er gerne. Das war ein heiliges Vermächtnis, was er uns hinterlassen hat. To jest ta, on chciał tego, byśmy to czynili. I to jest to, ten znak, który on nam podarował, ten doskonały znak, który nam podarował. Deshalb sehen wir uns auch seinem Wunsch nachzukommen. I teraz my dążymy do tego, aby jego życzenie wyrażać. Aber 1. Korinther 11 macht uns deutlich, 1. Korinther 10 macht uns deutlich, dass gleichzeitig ein Ausdruck der Gemeinschaft ist. Ale 1. Korinther również nam to wyraża, że jednocześnie jest to wyraz jedności. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und auch untereinander. Jedności i społeczności. My mamy społeczność z synem, z ojcem, ale i również między nami. Dann mit Sohn, Vater und untereinander. Czyli z synem, z ojcem i z między nami. Und sie ziehen hinauf nach Jerusalem. I teraz te kobiety poszły z nim do Jerozolimy. Wohin ziehen wir denn? A my dokąd idziemy? Wir ziehen auch hinauf. My też również chcemy iść w górę. Hier ist noch unser Gottesdienst durch Schwachheit gekennzeichnet, nicht? Czyż nie jest nasze działalność tutaj, ta służba dla Boga cechująca się słabością? Wir gehören zum himmlischen Jerusalem. Ale my należymy do tego niebieskiego Jeruzalemu. Wenn wir den Herrlichkeitsleib haben, dann wird der Gottesdienst vollkommen sein. I służba ku Bogu będzie doskonała, kiedy my będziemy mieli te uwielbione ciała. Das ist sehr schön, dass auch das Mahl des Herrn verbunden wird mit dem Wiederkommen des Herrn, um uns heimzuholen. I to jest piękne, że ta wieczerza pańska, ta pamiątka pańska, którą my wyrażamy, jest połączona również i z przyjściem Pana Jezusa po nas. Dieser Abschnitt 40 41. Ten fragment 40-41 erinnert uns an ein Wort aus 1. Samuel. Ono nam przypomina o słowie z 1. Samuela. Wo es heißt, die mich ehren, werde ich ehren. Która mówi, ci, którzy mnie czczą, będę czcił. Gott hat diesen Frauen ein Denkmal gesetzt. I Bóg tym kobietom teraz postawił pomnik. Und vielleicht hören wir alle dazu, zu den nicht namentlich erwähnten. I być może będziemy należeć do tych, którzy nie są teraz tutaj wymienieni z imienia. Man merkt gewissermaßen die Freude des Heiligen Geistes an, dass er mit Freuden von diesen Frauen, von ihrem Verhalten spricht. I można tutaj tą radość Ducha Świętego odczuć w tym, jak on mówi o tych, niewiastach, które tak służyły mu. Vers 42 wird deutlich, dass die Zeit drängte, denn der Sabbat kam. 42 werset mówi, że czas się tutaj kurczył, gdyż sabat się zbliżał. Dann wird ein angesehener Ratsherr uns vorgestellt. Was ist Ratsherr? Ratsherr. Ratsherr, okej. A więc z tego też powodu... A więc ten... Tu jest przedstawiony nam, czy przyszedł znakomity człowiek rady. Für einen Knecht gibt es keinen angesehenen Ratsherr, der tätig wird. A więc dla sługi nie ma żadnego człowieka, który by przyszedł jako znakomity człowiek rady i za nim się wstawił. Aber dieser Knecht, haben wir gesehen, ist zugleich der ewige Sohn Gottes. Ale ten sługa, który wisiał na krzyżu, jednocześnie był tym wiecznym Synem Bożym. Dieser Mann war also Mitglied des Hohen Rates. A więc ten człowiek był członkiem Rady, znakomitym członkiem Rady. Es war ein Mann, der das Reich Gottes erwartete. I był człowiekiem, który oczekiwał Królestwa Bożego. Johannes sagt, ein verborgener Jünger. I Jan mówi o ukrytym Słudze. Gestern hatten wir auch mal den Gedanken, nicht? Glaubende sind solche, die zukunftsorientiert unterwegs sind. I wczoraj mieliśmy tą myśl o tym, że wierzący są, to są ci, którzy są zorientowani na przyszłość. Oni patrzą w przyszłość.
Aber er hatte nicht genug Mut, das öffentlich auch zum Ausdruck zu bringen. Er hat genug. Nicht genug Mut zunächst. Ale na początku on nie miał tej odwagi, aby to publicznie wyrazić, tą swoją przynależność do uczniostwa. Und jetzt geht dieser Mann kühn zu Pilatus. Ale teraz ten człowiek bezpośrednio idzie do Piłata. Menschen, die den Jesus lieben, haben auch Mut. Gdyż ludzie, którzy miłują Pana Jezusa, mają i również odwagę. Uns fehlt manchmal der Mut nicht. Czyż nam nie brakuje odwagi? Czasami. Aber Józef von Arimathea hatte Mut. Ale Józef z Arymatei miał tą odwagę. Er hat gesagt, so lange Zeit war er ein verborgener Jünger. I on mówi, tak długi czas on był tym ukrytym uczniem. Die Ereignisse überschlagen sich. I te wydarzenia tak się szybko potoczyły. Jetzt muss ich vorgehen. I teraz powiedział, tak długo byłem teraz ukrytym i powiedział, teraz muszę wyjść. Und er geht kühn zu Pilatus. I on teraz poszedł rychło do Piłata. Śmiało do Piłata. Schlussfolgerung. Wniosek. Der Herr hat immer den richtigen Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Pan ma odpowiedniego człowieka w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu. Ein sehr tröstlicher Gedanke. Zawsze to jest pocieszająca myśl. Stellt sich für uns die Frage, stellen wir uns im Ernst zur Verfügung. Tylko teraz toczy się takie pytanie, czy my dajemy się używać Panu? Gab es denn keinen anderen von den Jüngern, czyż der in irgendeiner Weise tätig geworden ist? Czyż nie było innego ucznia, który mógłby się tutaj aktywować i być czynny? Offensichtlich nicht. Najwyraźniej nie. Wir wollen uns ermuntern lassen durch das Verhalten von Josef, Mut zu haben, uns auf die Sache des Herrn, Seite des Herrn zu stellen. Chcielibyśmy się zachęcić do tego, abyśmy mieli odwagę stanąć po stronie Pana. Er bittet um Leib Jesu. On prosi Piłata o ciało Jezusa. Es war ja nur noch der Leib da, nicht? Gdyż tylko tam to ciało pozostało. Aber dieser Leib, dieser tote Körper, war Josef von Arimathea so wichtig, dass er gesagt hat, ganz gleich, was ich für ein Ansehen habe in Israel, ich gehe hin und hole den Leib. I tutaj Józef z Arymatei powiedział, dla niego to ciało, samo ciało było tak ważne, że powiedział, tak cenne, że powiedział, pójdę teraz, nieważne co by to się stało, pójdę teraz i wezmę to. I ja wezmę to ciało i zajmę się nim. Er ist dabei auch taktvoll, er bittet um den Leib. Ale on jest też pełny kultury. I on z taktem takim prosi o to ciało. Pilatus wundert sich, dass er schon gestorben ist. I Piłat zdziwił się, że już umarł. Er ruft den Hauptmann. I przywołał setnika. Und der bestätigt ihm das. Który też mu potwierdził to. Und dann schenkt Pilatus dem Josef den Leib. I wtedy Piłat podarował temu Józefowi to ciało. Wenn wir uns kühn für die Sache des Herrn einsetzen und mit ihm gehen, kiedy my będziemy śmiało stawiać się i stawiać się za sprawą Pana, dann werden wir immer beschenkt. Wtedy zawsze będziemy obdarowani. Haben wir doch alle schon erlebt. Czyż nie każdy z nas nie odczuł tego? Es gibt Freude. Nie przeżył? Jest radość. Und gibt es etwas Größeres als den Herrn geschenkt zu bekommen? Czyż nie ma, czy jest coś większego, jak otrzymać Pana w podarunku? Józef geht hin, kauft feines Leinentuch. Józef idzie i kupił jakby takie delikatne prześcieradło. Für den Herrn war ihm nichts zu wertvoll. Dla Pana nie było dla niego nic, nic nichts zu wertvoll. Nie było dla niego nic zbyt drogiego. Zbyt cennego. So sollte es auch bei uns sein. Tak samo i powinno być i u nas. Er nimmt dieses feine Leintuch und legt den Herrn, wickelt ihn da rein. Ten Józef bierze to szlachetne prześcieradło i owija Pana w to prześcieradło. Gewalttätige Hände hatten den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen. To ta przemożna, ten jakby przemożny koniec, który Pana przybił do krzyża. Mit welcher Ehrfurcht.
Mit welch einem zarten Empfinden wird er den Heiland vom Kreuz genommen haben. Więc jaką przemocą Pan został przybity do tego krzyża, a z jaką delikatnością i z jaką uczuciem został złożony w tym grobie przez tego Józefa. Dann wird er ihn owinięty. Getragen haben das kurze Stück durch Jerusalem. I on później został ten kawałeczek wytransportowany, zaniesiony przez Jeruzalem. Dann wird er ihn eingewickelt haben in dieses feine Leintuch. I został zawinięty w to prześcieradło. Das spricht einmal von der Reinheit des Leinen. Po pierwsze, te prześcieradło mówi o czystości. Feines Leinentuch macht deutlich, wie zart das Gewebe ist. A jak to feines? Jakie? Delikatne. Więc to delikatne prześcieradło, tutaj w polskim nie ma, ten delikatne prześcieradło mówi o tej delikatności i takiej doskonałości. Da nie chwały może. Wie fein war der Herr. Jak doskonały, czy jak delikatny, jak szlachetny był Pan. Wie das Speisopfer, nicht? Czyż nie jest to tak, jak ta ofiara z pokarmu? Das Weinmehl konnte drücken von allen Seiten, es veränderte sich nicht. A więc das Weinmehl? Das Feinmehl beim Speisopfer konnte drücken von allen Seiten, es veränderte sich nicht. Mhm. A więc tą drobną mąkę, tą szlachetną mąkę, którą przydawało się przy ofiarach z pokarmu, można naciskać z każdej strony, a ona się nie zmienia. Immer blieb es fein, immer in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes, ganz gleich wie groß der Druck war. I ona zostawała dalej, ta drobna, szlachetna, delikatna, nieważne jakie naciski z zewnątrz były. Ja. Legt den Herrn dann schließlich in die Gruft, die in Felsen gehauen war. I później ostatecznie on składa go w grobowcu wykutym w skale. Und er erfüllt somit eine Aussage, die in Jesaja festgelegt war. I dzięki temu też on jakby wypełnia tą wypowiedź, która jest w Izajasza napisana. Dass er bei einem Reichen gewesen ist in seinem Tod. Która mówi, on był u bogatego podczas swojej śmierci. Hat dieser Mann wahrscheinlich gar nicht gewusst. Po śmierci i być może on ten Józef nawet o tym nie wiedział. Aber die Liebe und Wertschätzung zu ihm ließ ihn so handeln. Ale ta miłość i to poszanowanie ku niemu tak go spowodowała, że tak uczynił. Er wälzt einen großen Stein davor. I on przytoczył wielki kamień przed wejściem. Als Ratsmitglied hat er mitbekommen, was gesprochen wurde. I jako członek rady na pewno wiedział o tym, o czym była mowa. Er wollte, dass an dem Leib des Herrn Jesus nichts verändert werden sollte. I on nie chciał, aby też cokolwiek było zmieniane robione przy tym ciele Pana Jezusa. Auch dieses Verhalten ist ein Ausdruck der Wertschätzung des Herrn. I również i to zachowanie było wyrazem tego poszanowania wobec Pana. Jetzt in Vers 47 werden wieder Maria und Josef, die Frauen, die Mutter Josef vorgestellt. I w 47 znowu tutaj widzimy Marię Magdalenę i Marię, matkę Josefa. Sie konnten diese Beziehung zu Pilatus hatten sie nicht. Niestety one nie potrafiły, nie miały tego dojścia do Piłata. Sie konnten auch nicht diese schwere Arbeit tun. I one nie mogły tej też ciężkiej pracy wykonać. Aber sie haben Mitempfinden gezeigt. Ale one jakby pokazały również i swoje współczucie. Sie sahen zu. Współczucie i one patrzyły z daleka. Przyglądały się tam. Sind wir dabei, wenn etwas zur Ehre des Herrn getan wird? Czy my jesteśmy w pobliżu? Czy my znajdujemy się przy tym, kiedy jest coś czynione na chwałę Pana? Zeigen wir Ausharren. Czy my pokazujemy wytrwałość? Dokumentiert unser Verhalten. Die Liebe zu dem Herrn Jesus. Czy nasze zachowanie potwierdza naszą miłość do Pana Jezusa? Die Wertschätzung des Wortes Gottes. To to, że cenimy Słowo Boże. Die Wertschätzung des Ortes, wo man zum Namen des Herrn Jesus zusammenkommt. Wartość tego, jak ważne jest dla nas to miejsce, gdzie możemy się zgromadzać do Pana. Das sind noch Personen auf jüdischem Boden. Tu są osoby jeszcze, które były jakby na gruncie tego żydowstwa.
Sie hatten noch nicht die Gabe des Heiligen Geistes, die wir heute haben. One jeszcze nie miały tego daru Ducha Świętego, który my mamy. Und doch spricht ihr Verhalten eine ganz große ist ihr Verhalten eine ganz große Ansprache an unser Herz. Pomimo tego ich zachowanie jest wyraźną mową, która przemawia do naszych serc. Wie hat sich der Herr gefreut über so ein Verhalten? Jak Pan cieszył się z tego zachowania. So wollen wir auch uns gegenseitig ermuntern. Tak my też chcemy się nawzajem zachęcać. Mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu fahren. Aby z tym postanowieniem serca wytrwać przy Panu. Es geht hier nicht um Gnadengaben. Tu nie chodzi o dary łaski. Um irgendwelche besondere Fähigkeiten. O jakieś szczególne zdolności. Es geht in erster Linie um die Herzensausrichtung auf den Jesus. Ale tu w pierwszej, tej podstawowej linii chodzi o to, aby nasze serca były kierunkowane do Pana. Und die ehrt ihn. Und die ehrt ihn. Ehrt ihn. Wenn wir so eine Herzensausrichtung haben. I też ci, którzy mu służą. Tak. Ku jego czci. Jeszcze 5 minut chciałem coś powiedzieć. W Ewangelii Marka mamy przedstawione te niewiasty i wymienione są imiennie. Und in Markus sehen wir die Frauen, die auch mit Namen genannt sind. Ale w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, aber in Lukas 24 możemy zauważyć taką rzecz. Wir merken es, że one tak miłowały Pana, dass die so den Herrn geliebt haben, że martwiły się, kto im odwali ten kamień od grobu. Dass die sich betrübt haben, wer soll uns diesen Stein rauswälzen. Wyobraźmy sobie tych żołnierzy pilnujących tego miejsca. Wir können uns vorstellen, die Soldaten, die umherum standen und diesen Ort den Ort wachten. Nikomu nie pozwolono dojść do tego miejsca. Keiner konnte sich nähren an dem Ort. Ale one z samego rana idą. Aber morgen früh gehen die los. I niosą wolności. Und die tragen die Die Salben. Niosą wolności. One, tak jak my dzisiaj idziemy na zgromadzenie, powinniśmy nieść wolności. Und genauso heute, wenn wir zur Versammlung gehen, sollen wir auch die Salben oder zum Riechen tragen. One jeszcze nie wiedzą tego, co my dzisiaj wiemy. Die wissen damals nicht, was wir jetzt heute wissen. Ale jaka miłość ich cechuje. Aber welche Liebe treibt sie voran? Zeichnet sie an. Mamy tu napisane tak jakby trochę napomnienie od Pana Jezusa. Gdzie? W tym 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. In Lukas 24 wir sehen eine gewisse Ermahnung von dem Herrn. Szósty wiersz mówi tak: nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Vers 6. Że Syn Człowieczy, siódmy wiersz mówi, musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. Also und 7, Vers 7 auch dabei. One jeszcze tego nie rozumiały, że Pan Jezus żyje. Die haben es noch nicht verstanden, dass der Herr Jesus lebt. My to dokładnie wiemy. Wir wissen das genau. Ale one idą do tego grobu. Aber die gehen zu dem Gruft. Bo cechuje ich miłość i to, że chcą służyć z szczerego serca. Weil die sind auch von der Liebe gekennzeichnet und die wollen auch von ehrlichen Herzen ihm dienen. I dopiero w 9 wierszu 24 rozdziału jest powiedziane. Und in dem 9. Vers sehen wir zuerst. I zawróciwszy od grobowca, doniosł o tym 11 wszystkim pozostałym. Dass die den 11 Jungen gesagt haben.
One zrozumiały, co mają czynić później. Und dann haben die jetzt verstanden, was sie später tun sollen. My mamy chwalić Pana? Wir sollen es den Herrn ehren oder loben. Ale i mamy, tak jak dzisiaj, jest głoszenie Słowa Bożego. Aber genauso wie heute jetzt den, wir den Wortverkündigung haben. Głosić to i opowiadać innym. Wir sollen es den anderen verkündigen und erzählen davon. Że On jest żywy. Dass er lebt. I ożywia umarłych. Und dass der auch die Toten auf, wieder lebendig machen kann.